14 do 19 lipca na stołecznych kortach warszawianki odbyły się 28. Narodowe Mistrzostwa Polski Amatorskiego Tenisa Polskiego. Coraz więcej ludzi gra, coraz więcej turniejów mamy w ramach kalendarza, a ten turniej, na którym teraz gościmy, to jest takie wydarzenie właściwie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy w historii imprezy rangi Narodowych Mistrzostw Polski zagrało w nim ponad 350 osób. To jest tak, jakby naraz było rozgrywanych około 40 turniejów. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Łącznie rozegrano 444 pełne mecze w 44 kategoriach wiekowych. W singlu, deblu i mikście. Był to pomysł trafiony. Mamy tutaj piękny obiekt na warszawiance i myślę, że ludzie są zadowoleni, patrząc po twarzach. Zwycięzcy gry mieszanej w kategorii Open zostali uhonorowani przez sponsora głównego mistrzostw, firmę Kia Amateurs Polska, nagrodą specjalną, wyjazdem na turniej wielkoszlemowy Australian Open w styczniu 2013 roku. Gramy w cyklu ATP, więc jeździmy na wiele turniejów, na Mistrzostwa Polski. To jest najważniejsza impreza w roku, więc no nie mogą nas tutaj zabrać. Gramy ze sobą już od 3 lat mixty. Tak dwa razy do roku, bo ja jestem z Olkusza, a Monika jest z Bydgoszczy. Więc teraz trochę trenowaliśmy te dwa dni w Bydgoszczy u Moniki. We invested a lot to the sports marketing. But we always consider how to connect this investment to our real customers. That's why we used to organize the amateur the tournament of the football and the tennis as well. Myślę, że ta formuła się sprawdziła w tym roku. Jest bardzo duża frekwencja, widać nas tutaj i myślę, że sportowo również to była ciekawa impreza. Także w porównaniu z poprzednimi latami myślę, że to jest wyższy poziom organizacyjny. Liczymy na to, że popularność tenisa i zasięg jak gdyby, czy ilość ludzi uprawiających amatorsko wzrośnie po sukcesach Agnieszki Radwańskiej. Niemniej chcę podkreślić, że nasze zaangażowanie zaczęło się ładnych parę lat temu, kiedy Agnieszka dopiero była na dole drabiny, na której się teraz wspina. W trakcie mistrzostw odbyła się tradycyjna gala, podczas której podsumowano wyniki ATP w roku 2011. Jest to najlepszy okres w historii dyscypliny. Nie byliśmy nigdy w tak dobrym momencie. No, finał Wimbledonu Agnieszki Radwańskiej powoduje też zainteresowanie ogromne medialne wszystkim, co się dzieje wokół. I myślę, że z czasem to też przełoży się na to, co na taką grę dzieci, dorosłych, czyli ten cały tenis amatorski. A program Amatorski Tenis Polski jest tak naprawdę do tego bardzo dobrze przystosowany i możemy przyjąć jeszcze więcej turniejów, jeszcze więcej ludzi, członków, którzy mogą grać w ramach struktur ATP. A ja mam 3. Ja też. Dziękuję. Kraków pobił Warszawę. Przede wszystkim fascynuje mnie rywalizacja. To daje odskocznię od takiej codziennej pracy. Jeżeli ktoś cokolwiek robi, ćwiczy, trenuje, to jakby naturalną koleją rzeczy dobrze jest się sprawdzić, czy potrafimy się zmobilizować, szczególnie na te mecze, które rzeczywiście są ważne. Gram sama w kategorii Open i z synem w kategorii Mixed. Nie gramy długo. Ja zaczęłam grać 6 lat temu, syn zaczął grać 5 lat temu. Wcześniej nigdy nie mieliśmy do czynienia z tenisem. Wśród wszystkich uczestników posiadających aktualną licencję zostały rozlosowane 2 zaproszenia na 3-dniowe szkolenia w Akademii Trenera Największych Gwiazd Tenisa. Nika Boletteriego, Bradenton na Florydzie. Flyaway Travel współpracuje z Polskim Związkiem Tenisa już od około 10 lat. Zaproponowaliśmy współpracę również osobom, które są miłośnikami tenisa i do nich właśnie kierujemy naszą ofertę. Sponsorowaliśmy ze swojej strony przelot do Miami. Tu są osoby, które zaczęły grać w wieku bardzo późnym, nawet po 50, po 60 i tenis stał się dla nich taką przygodą życia. Tu są osoby, które zaczynały jako 5-latki, grały przez kilka lat i potem miały 20 lat przerwy i postanowiły do tenisa wrócić. Także to pokazuje tak naprawdę, że tenis jest sportem dla każdego. Możemy uprawiać go w każdym wieku. Mecz po raz pierwszy w historii został rozegrany w kategorii plus 90.
wszystkie zaliczę turnieje w Polsce, bo to przyjeżdżam tutaj dla tenisa, tylko dla tenisa i wyłącznie. Kochanie, właśnie pozdrawiam Ciebie, przyjeżdżam tylko dla tenisa.